prosto i tam ona doprowadzi, tylko jak rudaki widać i poza rudaki droga idzie, to trzeba tak pojechać do rudaku wrócić. Martus Aleksander. Jest rudaki, sołtys. Jak dobrze pójdzie, to za 2 lata, to tu będzie Unia Europejska, to będzie granica Unii Europejskiej z Białorusią. I tutaj za pana domem, ile to będzie metrów do granicy już tej? No jakich? Z 500 metrów. Z 500 metrów, tam rzeczka jest taka, no. I to ona będzie graniczna. I teraz tam granica idzie. No ale teraz to Polski z Białorusią, a później będzie już Unii. Ej, to samo, czy Polska z Białorusą, czy z Unii. A co tu się zmieni? A komu tu się zmieni, jak wszystkie po 80, po 70 lat? Nie, tu już nikt mieszkać nie będzie. I co, żadnego gospodarza już nie ma? A żadnego nie ma. Od dawna? Już parę lat. A ile tu osób mieszka? 18. Ja przepraszam, że to pytanie było do sołtysa. Nie, do sołtysa było pytanie. A może nie ma 18? Ja nic nie mam, panie. Nic. Dentysta. Tak. No i panowie co tutaj robią? Gospodarki nie ma w sumie co do roboty. No. Wszystkie na ręce, my nic nie mamy, my gole i bose. Gdyby nam ten, jak on się nazywa, Kwaśniewski zabrał nam renty, to my musieliby ten żwir żreć, bo my nie mieliby znikąd. Wszystko ręczyści. Póki ta solidarność nie powstała do Unii, nie zaczęli wchodzić, to i u nas w Krynkach i skup zboża był, i skup żywca był, i żywiec zawieziesz, i krowa, i łowizna, i wszystko jesienią kartofle zawieziesz, zdasz, a teraz nic. No. I butelki, o, filmuj teraz. Butelki skupowali, szmaty. Każde środki wtórne. Teraz my musimy zaśmiecać swoje własne środowisko, bo nikomu nic nie trzeba. No, a była komuna, to komuna wszystko było. I wełna była komu nie potrzebna. I szmaty komu nie były potrzebne. I butelki były komu nie potrzebne. Przyszli burżui. Nic im nie trzeba. To dla młodych, a tu młodych nigdzie nie ma rolników u nas. Nawet w sąsiednich wioskach? A nie ma. W Ozeranach małych jeden. A tak nie ma żadnego rolnika. Co u nas tam jest? Rolniki to jedna krowa trzyma i wszystko, i para świń. Tylko to, co żeby dla siebie. Uh-huh. A co pan o Unii wie? Jako sołtys? A co coś ja pewnie, wiem, coś pewnie tam. A co, tylko to wiem, że co w telewizorze posłuchasz. A tu chyba kto przyjeżdża. Tu już jak ja 4 lata, to... Ani milicja, ani urzędnik, ani z gminy, ni skąd nikt nie przyjeżdża. Tylko to tu bezpiecznie tak. No. Lagierka pomniki stawia. Czemu je nie stawia? Skażi. Teraz большинство społeczeństwa... Daj mi mikrofon. Za komuna i ciachnia. Nie wystarczy. Daj mi. Скажи, чому люди не размножаються у буржуазній системі?
Бо люди не хочуть дітей робіть, бо вони не мають де жити. По-перше, ані праці нема, ані мешкання. Яни не хочуть робіть дітей. У добрім системі буржуазійному вішаються, поповняють самобуйство, топяться, вішають, аби тільки не бачить. Та я з дьявол родом з пекла, а не чорча ти дьявол родом з пекла. Ти його... Там то просто дорога до життя і сухо. Там слуп стоїть граничний. На Джеку. Там він. На Джеку там далі подесь то відать. З вьоски. І така унія. Добре. A wie pan co? Tu za dwa lata, jak dobrze pójdzie, to już Unia będzie się kończyła. Będę ja z wami gadać. Co? Ty za młode. Za młode? Tak, a ja stary już. Nie będę mówić. No a o Unii coś wie? Telewizję ogląda. A, schowajcie ta telewizja. Bo idźcie tam, do dziewczyny. A czym się pan zajmuje? Ja wolny przydzielający. Czyli jak po polsku? Tak, wolny przydzielający. A to chyba nie polski wyraz. Ja nie. Ja ruski. Ja z Rosji. No ale jak będzie Unia, to coś się zmieni może? A ja nie wiem nic. Nie wie pan? Nic nie wiem. No mówi się, że Unia to i w Polsce będzie dobrze. Da. Jak mówić? Ja panu powiem tak, jedna rzecz. Jak Piłsudski zmarł, to mówili tak. Zmarł Piłsudski i zdochnie Rydz, będzie w Polsce dobrze żyć. Przed wojną jeszcze. No, a teraz? A teraz? Nie, nieźle tak żyją ludzie, no. I co? Co to? A w Rudakach dobrze się żyje? A ja wszędzie żyję dobrze. To pan optymista. Jak? Optymista taki, ciągle wesoły. Ja wszędzie dobrze żyję. I w Rosji żył dobrze, i w Polsce dobrze żyję. Gdzie nie popadnie, i za Niemcem dobrze żył. To co robił? A nic nie robił. Co wy myślicie? No nie nastawia mnie. Schowaj tego. Век мы прожили, и наши дяды, и прадяды, и не было тут границ жадных. А теперь зробили, закелзали какую-нибудь границу. Ну, а чёрт она тут подмить. 7 тигоднів вчора. То дзіше ж жмі, але цю день. Так жмі. І на мапі дуже ладне пада. На мапі кожен день падає. Але нам як границю зробить, Унія цю границю запре, то нам горше буде. Не приїдуть до нас, не привезуть водки. Польська 20 злотих, правда? А ми в Білорусі купимо за 10 злотих бутелька. Або за 5. Або за 5, як хто хоче, рояль у ото. А на чорта тобі старуй, папу? Бо рояль-то 24. Добрий спирт, 3 літри. Добрий спирт, а ні запаху ніякого, ні. Просто спирт. Вже буде знову лежати. Ні, тут є пара таких. Пара, які собі є. Отам лишать старі, не п'ють. Два тигодні навіть голову не подаймо. А знову купили. Юлік два тигодні п'є, чи ні? Не всякі, він одразу лягає і все. Co, deszcz był? Prawie nie było. Nie było? A, ławka mokra. A jaki to deszcz? A wie pan, za dwa lata to tu może Unia być europejska, granica z Białorusią. Może być, może, tak. I co, coś się zmieni? Jak pan myśli? Ja myślę, że dla nas to na pewno nie zmieni się, nic. Dla mieszkańców Rudaków? Tak. To wszystko da. Śmiecie takie na wykończeniu. Ja tutaj byłem
30 лет, вон-то, совписом. То я, як обвинувалом совписовство, у нас в Рудаках 47 позицій було рольнику. Ну, а дійше і нема нікого. Ну. Привез, а я понюхал добрый, ниц не смердит, то я взял 3 литра. А, он робит сближение. Он робит... Олег знал, где же выпил. Робит сближение. Я фляжку пердольную здесь с самого ранее. Ну-ну. Або жизнь тогда есть лучше, как человек фляжку пердольнее, то жизнь есть лучше. Та здесь русские были. Так, так, так. Я 3 литра рояли взял. И пол-литра, а водки, может, водка не есть такая добрая, но бутылька та смакота. А ты бачу, ты такой бутыль. А ты был, что по хатах бегаешь? Так, 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 так. От рано мам добрый гумор. А что в этом капитализме выдумаешь? Как не выпьешь, то маешь какую пришлость. А что с Унью? Ты дьявль. Там есть гармония. Гармония. Гармония тихо. На четвертержне. А варай на танчи. А я не танчи. Шацунки в ритме. Может скончить и зле. На гнойной бавимся.